Kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowana bania trwa. W ciągu ręki dźwięki te niepowtarzalne, że chwilą nabiera znaczenia, man. Kiedy słyszę ten beat, czuję się idealnie. Wyrafinowana bania trwa. W ciągu ręki dźwięki te niepowtarzalne, że chwilą nabiera znaczenia, man. Od czego by tu zacząć? Jestem z Kamilem Bednarkiem, który dzisiaj w GWSP też powie kilka fajnych słów do młodych ludzi. Stosujesz się troszeczkę przed tym wykładem? Trochę tak, bo nie byłem na to gotowy w ogóle, to spontaniczny pomysł był, ale temat dotyczy mnie, w sumie mojego życia na pewno. I myślę, że warto, nie? Skoro mam jakieś doświadczenia i to wszystko jest świeże, to fajnie by było coś powiedzieć od serducha. Może komuś to rzeczywiście pomoże, komuś otworzy oczy. W ogóle dobry pomysł, takie wykłady. To pierwszy raz jest dla ciebie? Tak, po raz pierwszy jestem na takim spotkaniu. I no jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać. Tematem wykładu jest rewolucja, czy ewolucja. W swoim przypadku chyba jest tak, że to rewolucja, tak? Bo to był taki moment, w którym po prostu, wiesz, od pojawienia się w talent showach, w których byłeś, to wszystko zaczęło się kręcić szybko i nagle, nie? Jak to odczuwasz, bo wiesz, troszeczkę z perspektywy czasu teraz. To prawda, wszystko wybuchło tak nagle. Ogromne boom i trzeba było wszystko w swoim życiu poprzestawiać zupełnie w innym kierunku. Nie ukrywam, wiesz, gdybym miał jeszcze raz dokonać wyboru i wystąpić w programie czy nie, to tak bym poszedł, bo po pierwsze pospełniałem tyle marzeń, że teraz że czuję mega satysfakcję, że się nie poddałem, że był moment, w którym wszyscy kochali, zaraz wszyscy nienawidzili i że udało się to po prostu przetrwać, nie? Że to wszystko ma jakiś sens. I teraz ze spokojem mogę powiedzieć, że było warto i jeżeli wolno się poddawać tym wszystkim, nie? Jeżeli już coś się zaczyna i masz jakąś szansę, to trzeba się jej chwycić mocno i iść do przodu, pomimo wszystkiego. Dobijały cię te opinie takie, wiesz, że kurczę, reggae, Kamil Bednarek, to nie powinno być niby, wiesz, w telewizji i gdzieś tam promowane tak na szeroką skalę. To jakby odbijało się od ciebie? Na pewno, to nie było przyjemne, zwłaszcza, że robisz to, co kochasz, dajesz siebie 100%, a wielu ludzi tego nie docenia, bo myśli, że jesteś po prostu wytworem telewizji, że jesteś tak ukształtowany, albo że jestem gwiazdeczką, czy coś takiego, wiesz. No nieraz jest z czymś tak mnie spotykałem, tylko najsmutniejsze jest to, że to nie ja się zmieniłem, tylko ludzie wokół mnie się zmienili. Zupełnie inaczej na mnie zaczęli patrzeć. I okazało się wtedy, kto jest prawdziwym przyjacielem, kto nie. Komu można zaufać, a na kogo lepiej uważać. No ogólnie, wiesz, to nie były przyjemne sytuacje, ale są też miłe chwile, wiesz. Ogromne sceny, możliwości, czy nawet dzisiaj, wiesz, możliwość spotkania Gutka czy Abradała. Dla mnie to ludzie, którzy mają u mnie ogromny szacunek za to, co robią i wiesz, dzisiaj po prostu jak ich zobaczyłem, mogłem ich poznać, to zupełnie inaczej dzień teraz będzie wyglądał. Nie ukrywam, że to było gdzieś tam w środku takie małe marzenie w ogóle z Gutkiem cośkolwiek zrobić, więc tym bardziej będzie mi miło, że mogę uczestniczyć w tym wykładzie i coś powiedzieć od siebie. Druga płyta już niedługo. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu uda się jakoś powoli wejść do studia, chociaż koncerty pewnie nam trochę będą przeszkadzały w tym. Ale na pewno na jesień, wczesną jesień przydałoby się wydać płytę i ja już się nie mogę doczekać, bo przepraszam, utwory, które znajdowały się na tej poprzedniej epce i pierwszej płycie mają kilka lat. Ja je pisałem jak miałem 16-17 lat, więc one są mega proste. Jak ja ich teraz słucham, mówię, no już chciałbym coś nowego, chciałbym pokazać, że to wszystko się rozwija, że to idzie do przodu. I mam nadzieję, że się uda, że dopniemy wszystko tu na czas i wydamy drugą płytę. To czekamy na bardziej dojrzałą drugą płytę. Dokładnie. I zapraszamy do Gliwic na koncerty. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Dzięki bardzo. Dziękuję. Pozytywnych myśli, pozytywnych zmian, ej, radią duszę.
pierwszą na reggae się stań. Posłuchaj, każdy z was ją zna. Muzyka, która wprowadza was w ten piękny stan pozytywnych myśli, pozytywnych zmian. Ej, bratnią duszą na reggae się stań. Gdy naciskam, który włączam swój ulubiony chillak, delikatne dźwięki kołyszą mnie. Chciałbym, żeby nigdy nie skończyła się ta chwila. Ona jest wciąż ze mną i ja to wiem. Dlatego oddaję ci się danie w łodzience, moją silną wiarę.